Chcesz zaskoczyć wszystkich i usłyszeć aplauz oraz zachwyt publiczności? Łatwizna! Dzięki naszej nowej kolekcji sztuczek dowiesz się, jak wydobyć cukierki z telefonu, wznieść zwykły balon bez używania helu i zdobyć przedmioty z pustego pudełka. Do pierwszej sztuczki potrzebujesz asystenta i poważnego przygotowania. Jednak będzie warto. Twój asystent odcina ci część ręki prawdziwą piłą. Twoja publiczność jest przerażona. Werble i sukces zapewnione. Przygotuj pudełko o odpowiedniej długości. Wytnij dwie dziury na górze. Jedną od krawędzi, drugą bliżej przeciwległego końca. Twoja ręka powinna z łatwością przejść przez drugi otwór. Mocno przymocuj do siebie trzy kartonowe konstrukcje w kształcie litery U na górze pudełka za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Środkowy z nich zostanie przepiłowany przez twojego asystenta. Pozostaje poprawnie umieścić rękę w pudełku i dodać krople działania. Twoja przyjaciółka nie jest obrażalska, ma dobre poczucie humoru, więc śmiało pokaż jej komiczną sztuczkę. Różne przedmioty pojawiają się w twoich rękach znikąd przed oczami twojego zdumionego przyjaciela. Uważnie śledzi twoje ręce i ostatecznie wszystko zrozumiała. Oczywiście wszystko zależy od dobrej pracy twojego asystenta. Pośmiejmy się razem! Jedno pociągnięcie palcem po telefonie i paczka cukierków żujków wpada w twoje ręce. Umieść cukierka na jednolitym tle, zrób zdjęcie. Następnie zrób zdjęcie samego tła. Powinno się okazać, że gdy przesuniesz obraz w prawo, następny jest tłem. Umieść paczkę słodyczy z tyłu smartfona, przesuń zdjęcie w prawo i jednocześnie wyciągnij cukierka. To było prostsze niż sądziłam. Opowiemy ci, jak zrobić latający balon bez użycia helu. Potrzebujesz woreczka środka do czyszczenia rur, balonu, kulek foliowych, szklanej butelki i zwykłej wody. Wsyp środek czyszczący do butelki i wlej wody. Wrzuć kulki folii. Naciągnij balon na szyjkę butelki. Kulki zaczynają puchnąć. Folia aluminiowa powoduje reakcję z uwolnieniem wodoru. Wiadomo, że wodór jest lżejszy od tlenu. Czekaj, balonie, nie odlatuj! Następna sztuczka po prostu zniechęci nieprzygotowaną publiczność. Stylowy notatnik pojawia się znikąd w twoich rękach. Wewnętrzna strona dłoni dociska notatnik do ciała. Prawidłowy kąt, a notatnik nie jest widoczny. Trochę poćwicz, a wszystko się ułoży. Proszę o uwagę! Pokaż znajomym puste pudełko bez dna. Odwróć tekturową część, wyczaruj i wsuń rękę do pudełka. Miś, Chupa Chups. Chusteczka, kolejny miś, ale to jest pojemne. Oczywiście nie ma tam królika, ale i tak wygląda bardzo imponująco. Przymocuj kawałek kartonu do pudełka za pomocą szerokiej taśmy klejącej. Przyklej papierową torbę do kartonu, włóż do torby wszelkiego rodzaju drobiazgi. Ukryj ją za tekturową ścianą. Rozłóż karton i zamocuj ją jako spód pudełka. Gdy paczka z przedmiotami jest pusta, zwróć kawałek kartonu na jego miejsce. Papierowe opakowanie zapada się i staje się prawie niewidoczne. Zaskoczmy przyjaciół pojawieniem się monety w pustym kubku. Wykonuj magiczne podania rękami. Moneta cudownie pojawia się w kubku. Możesz wymówić zaklęcie perswazji. Sekret polega na przytrzymywaniu środkowym i wskazującym palcem monety przy szyjce kubka. Zrób niepozorny ruch w odpowiednim momencie, a moneta jest już w kubku. Oto kolejna prosta sztuczka. Rozerwij małą serwetkę na kawałki tuż przed swoim przyjacielem. Złóż skrawki w małą kulkę. Rozłóż je, a serwetka okazuje się być cała. Trochę się pomarszczyła, ale co z tego, bo sztuczka nadal wygląda efektownie. Potrzebujesz kawałka dwuwarstwowej serwetki. Przetnij serwetkę na pół, podziel kawałek serwetki na warstwy. Jedna część serwetki jest zmieszczona w grudkę i przymocowana do końca paznokcia kciuka. Niepostrzeżenie zdejmij serwetkę z palca i rozłóż ją. Gotowe! Do tej sztuczki potrzebujesz dużej gąbki. Narysuj okrąg na boku. Wytnij. Za pomocą nożyczek uformuj kulkę z kawałka gąbki. Przykryj kulkę magiczną szklanką. Podnieś szklankę, kulka wydaje się rozpuszczać w powietrzu. Sekret polega na niezauważalnym toczeniu kulki pod dłonią i uniesieniu jej szklanką. Zachwyt publiczności gwarantowany.
Nie chcesz ponownie czytać sztuk Szekspira? Otwórz księgę i zacznij wyczarowywać. Wyjmij kartonowe pudełko z książki. Jak do tego doszło? Do takiego magicznego pudełka potrzebujesz kartki papieru. Oznacz to zgodnie z tym schematem. Przetnij arkusz wzdłuż linii. Rozłóż i wygnij wzdłuż linii w ten sposób. Ostrożnie przebij papier zgodnie ze schematem rysowania. Złóż arkusz i połącz krawędzie, wkładając je do siebie. Okazało się, że jest to bardzo ładne składane pudełko. Można je złożyć i schować między kartkami książki, a lekki nacisk na rogi sprawi, że będzie trójwymiarowe. Schowaj złożone pudełko pod okładką książki i przygotuj niespodziankę dla naszych przyjaciół. A teraz sztuczka z monetą i kartą. Monetę z namalowanym sercem umieść w opakowaniu z kartą. Przełóż rękę nad kartą. Moneta przechodzi przez kartę i pojawia się po drugiej stronie z innym wzorem. Powiemy Ci, jak można powtórzyć tę sztuczkę. Potrzebujesz karty. Zrób nacięcie na środku karty. Umieść ją w opakowaniu z zamkiem błyskawicznym. Po jednej stronie monety narysuj serce, a po drugiej diament. Przymocuj magnes na dłoni za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Magnes przyciągnie monetę. Z łatwością przechodzi przez wycięcie w karcie, pokazując widzowi obrazek na odwrocie. Ukryj pyszne cukierki. Był, a teraz go nie ma. Przykryj czupa-czup z dłońmi. Rozłóż dłonie, a cukierek na patyku zniknął. Sekret polega na delikatnym dociskaniu czupa-czup z palcem do krawędzi stołu. Uczestnikami kolejnego triku są dwa małe ślimaki. Ostrożnie umieść ślimaka w dłoni i zacznij się kołysać. Otwórz ręce. Nie ma już ślimaków. Zakryj dłonią niebieskiego ślimaka. Zmienia kolor na szkarłatny. Oto sekret. Przyklej kawałek dwustronnej taśmy samoprzylepnej na kciuku. Ślimak przykleja się do palca i chowa się przed wzrokiem ciekawskich. Upuść go na stół lekkim uderzeniem palca wskazującego. Złóż stożek z dużego arkusza kolorowego papieru. Umieść w nim czerwony balon. Wyczaruj trochę i wyciągnij z niego balon. Tylko zmieni kolor na żółty. Potrzebujesz dwóch balonów w różnych kolorach. Włóż jeden balon do drugiego, pozostawiając wąską część na zewnątrz. Wyjmując balony ze stożka, wyciągnij żółty balonik z czerwonego. Co za banalna magia! A ta sztuczka zaskoczy nawet najbardziej wyrafinowanych widzów. Rozłóż karty. Dociśnij monetę do karty z boku koszulki. Układaj karty w stos i postukaj o stół. Posortuj karty. Nigdzie nie ma monet. Przygotuj rekwizyty do wykonania triku, bo potrzebujesz dwóch kart. Zaznacz półkole na jednym z nich i wytnij. Przyklej dwustronną taśmę samoprzylepną do kawałka karty. Sklej dwie karty razem. Moneta chowa się w kieszeni. Tu nikt jej nie znajdzie. I kolejna sztuczka karciana. Lekkim ruchem ręki karty zmieniają się w... asy! Potrzebujesz trzech różnych kart. Złóż karty w ten sposób. Przytnij wystające części. Przyklej części, tworząc kaskadę. Wybierz z talii cztery asy, ułóż je w stos i nałóż na kanapkę z kart. Odwróć zakryte karty, pozbądź się zwodniczej karty. Voilà! Nastąpiła cudowna reinkarnacja. A ta sztuczka pokaże całą zręczność Twoich palców. Rekwizyty są proste. Potrzebujesz tylko zwykłego długopisu ze skówką. Powygłupiajmy się! Zakryj nasadkę palcami i zaciśnij ją w pięść. Ostrożnie wyciągnij długopis, pozostawiając nasadkę w dłoni. Zaczaruj i zapukaj długopisem w pięść. Rozprostuj palce i nasadka zniknęła. Oto ona na długopisie. Jak się tam znalazła? Sekret polega na przerzuceniu nasadki z jednej ręki do drugiej. Dyskretnie nałóż nasadkę na długopis. To proste i efektywne.
Podobał Ci się nasz filmik? Pospiesz się napisać w komentarzu, które triki zrobiły na Tobie największe wrażenie. Odcięta ręka, pojawienie się cukierka z telefonu czy triki z kartami. Daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć w dzwonek, by nie przegapić naszych nowych filmików.